Znowu jakaś pukanka? Oh my god, no nie, no... Dlaczego tam był dinozaur? Nie zapomnij o subskrypcji oraz dzwoneczku, aby nie ominął ci żaden film. Siemano, dzień dobry, ja jestem Zomaciek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie w coś o wiele, wiele, wiele bardziej różniącego się od wszystkiego, co w ogóle było na moim kanale. I niech was nie zdziwią te różowe, czy tam fioletowe kolory, ale chodzi o to, że ostatnio sobie gram w horrory. Okej, fajnie, wszystko świetnie, ale co jest jeszcze większym horrorem? Właśnie to, co widzicie. Jeszcze ta muzyczka w tle, jakby nic nie sugerowała. W każdym razie witam was w gierce Funny Nose Surgery, czyli śmieszna operacja nosa. Jeśli jest śmieszna, to raczej powinienem się zaśmiać, a jeśli będę płakał albo się chował się, to raczej nie będzie śmieszne. Z tego co tutaj widzę, to ten nos wygląda jak... nie nos. Dobra, lecimy, po prostu wcisnąłem play i co my tutaj mamy? Task list, czyli lista zadań, że tak można powiedzieć. Aha, czyli to są zablokowane, dobra. Ja nie wiem, ja w ogóle będę... Żeby nie było, mnie oczywiście nie ruszają, w żadnym wypadku nie ruszają mnie jakieś rzeczy typu krew, flaki czy pogruchotane kości. Ale to po prostu wygląda strasznie, przynajmniej na początku. Zobaczymy jak to teraz będzie... Oh my god, o nie. No nie, nie, a dlaczego? Ale dobra, co my mamy tutaj robić? Mamy... Aha, pociągnąć ten... to gówno? Aha! Okej. Okay. O Jezu, nie, nie! Czyli to... O Boże, serio? Oh my god... O, nie! Dobra, ja nie będę udawał, że to jest... Oh my god! What the fuck? Uch, aż się musiałem wody napić. Dobra, co ja mam tutaj robić? Ty paluszkiem tutaj tak stukasz, ale... Ale co się jej dzieje w ogóle? Dlaczego ona ma tak wszystko w tym nosie, to dziwne coś? Wow, czyli to było pierwsze zadanie? Ej, czekajcie, zaraz, nie, ja muszę zrobić jeszcze raz to zadanie, bo nie zauważyłem, o co w ogóle tutaj chodziło. Dobra, jeszcze raz. Jeśli ktoś z was jest chirurgiem, okej, spoko, rozumiem, że wiecie, co to wszystko tutaj znaczy. Oczywiście, jeśli dobrze mówię, chirurg, może nie chirurg, może coś innego, ale jak się nazywa lekarz od nosa? W każdym razie, dobrze, nieważne, ja sobie jeszcze raz zrobię to zadanie, bo chcę... Dobrze, mamy te... jak to się nazywa? Chwytaki? Dobra, niech będą to chwytaki. Czyli teraz rozszerzamy nos. Dobrze, czyli to było wszystko. Rozszerzyliśmy nos chwytakami. Przyłożyliśmy lupę, żeby było jeszcze bardziej widać to wszystko. Teraz co mamy? Mamy jakieś coś, co się wsadzi. I to raczej głęboko. Oh my god, no jeszcze bliżej. Jeszcze muchy. Dlaczego to są muchy w ogóle? Co tu się dzieje? Czekajcie, co ja mam tutaj zrobić? Jakiś wacik? Aha, i mam oczyścić krew? Dobrze robię? Dobrze robię, bo pasak rośnie, no to... A, no to tak, no tak, no to po prostu magicznie. Okej. Okay. Dobrze, czyli wszystko jest już wyczyszczone z jednej strony. Znaczy nie wszystko, dobrze, lecieć do śmietnika. I teraz kolejne strony. No Jezus Mariusz, dlaczego... Oh my god. Ja nie wiem, co się dzieje z moją głową, że ja postanowiłem wam to pokazać. Ale to jest tak popieprzone, że to jest aż fajne. Ale z drugiej strony... Jezus. Co my tu mamy? Co to jest? Co to jest? Wow! Oh my god, nie! O nie! Oh my god, płukanka nosa, czy jak to się tam nazywa? Ale, oh Jesus, to nie może być przyjemne uczucie, oj na pewno nie. O, no dobra, a z drugiej strony? Nie da się z... A, to najpierw jedną stronę trzeba zrobić, oh my god. Czyli z drugiej strony też będziemy musieli płukankę zrobić. Ale to tak wylatują te kawałki jakieś czegoś tam. Oh my god! Naprawdę to jest jeszcze bardziej obrzydliwe niż normalne rzeczy, w sensie realistyczne. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że ta grafika jest taka bardzo, bardzo kartunowa, taka bardzo kreskówkowa, że to jeszcze bardziej dobija człowieka. Okej, okay, dobrze, już wyczyściłem teraz. Jezus, jeszcze teraz z drugiej strony, no naprawdę, ale wiecie co najbardziej mnie tutaj dobija? Te muchy latające tutaj. Weź, won mi stąd, Jezus Mariusz, dlaczego te muchy tutaj latają? Nie chciałbym na przykład mieć takiej pracy, bo oj, chyba nie mam pojęcia. Dobra, co my mamy teraz za przyrząd? Podejrzanie, bardzo podejrzanie wyglądający i to jeszcze na kabel, ha! Dobra, co to jest, bo ja latarka? O my god, jeszcze bliżej, no jeszcze, do pieca może wejść. Laser, aha, dobra, czyli mamy, to są jakieś
pryszcze, czy co to jest? Ale laserem to usuwamy, okej, okay, może być i tak. Teraz z drugiej strony, o oh, Jesus. Dobra, dobra, chcę się tego szybko pozbyć, bo... Oh my... Nie no, ale ej! Napiszcie w komentarzach, czy ja na przykład bym się nadawał na takiego... No dobra, powiedzmy, że to jest... No dobra, nie, to nie jest chirurg, ale na gościa, który naprawia nosy. Czy nadawałbym się? Oczywiście nabierając coraz więcej doświadczenia. Dzięki takim grom? Nadawałbym się? Chyba tak. Dobrze, teraz mamy jakieś... Aha, okej, okay. Czyli teraz usuwamy... Nie wiem, co to jest. A, muszę trafić... Dobra, co to w ogóle jest? Jakiś... To są steki, czy co? Kurwa... Przepraszam, ale to... Czy to są jakieś... Nie wiem, nie wiem, po prostu trudno powiedzieć, więc co najmniej 1% z was się bardziej zna na tym niż ja. Dla mnie to po prostu wygląda dziwnie, jak jakieś alieny, ale... Ej, ale skoro są tutaj muchy, to gdzie my operujemy? Przecież szpital, czy jakiś gabinet lekarski jest zazwyczaj jakiś taki, no powinien być sterylny, tak? Zamknięte okna, czy po prostu jakieś, no zero much, zero bakterii, zero niczego. A tutaj mamy jakieś muchy latające, to może my jesteśmy jakimś... nie tego. A i po prostu przyszła do nas biedna dziewczynka, która... co to jest? A mamy włosy wyrywać, czy co? A jednak, no dobra. Oh my god. Dobra, jeszcze z drugiej strony. Raz. I... dwa. A! Okej. I co teraz? A, pensetą musimy muchy złapać. Oh my god, i do śmietnika muchę, i kolejną muchę. Dawaj, no łap ją. Okej, okay. I dość. Okej, okay, no dobrze, przynajmniej się pozbyliśmy tych much. I w ogóle, dobra. Znowu jakaś płukanka? Oh my god, no nie, no. Dlaczego tam był dinozaur? Dlaczego to była kaczka? No dobrze, no kaczki można usuwać, akurat z tym się zgadzam, ale. Piłka? A co będzie tutaj? Piłka. Dinozaur. I kaczka. Okej, okay, dobrze, no te rzeczy można usunąć, niech te rzeczy są akurat zbędne, przynajmniej w nosie i wszędzie. Ale co to jest za jakaś dziwna łapa? Co? Okej. Okay. Aha, czyli po prostu mamy taką niby minigierkę, niby coś trudnego to miało być, ale... Jesus! W ogóle wybaczcie, jeśli ktoś z was się pożygał, jeśli ktoś z was ogląda moje... Oh my god, serio? Teraz będziemy się zabawić snajpera? Jesus fucking Christ, serio? Jeśli ktoś z was się pożygał, jeśli ktoś ogląda moje filmy, jedząc coś, pijąc coś, to przepraszam bardzo, nie moja wina. Widzieliście miniaturkę, nie wiem jaką zrobię, ale pewnie jakąś fajną. Dobra, co my tu mamy? Jakaś perfuma, to nie jest. Jakiś odświeżacz... spirytus czy coś. O! No i mamy piękno, wszystko zrobione łatwo. I w ogóle nie było to łatwe. To było... Ech. Jeszcze mamy trzecią opcję. Okej, okay, no dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Ja w ogóle zapomniałem, że mamy tutaj te trzy opcje, ale... Dobra, ona już jest gotowa. No to teraz musi... Oh my god. Nie, no dobra, to chyba przesada, co? To chyba przesada, żebym ja ją tu ubierał jakoś... No, czuję się niekomfortowo. Czuję się bardzo niekomfortowo, robiąc takie rzeczy. Dobra, dobra, nieważne, wybierzemy jakieś włosy, nie będą niebieskie, czy... Nie wiem, co to za kolor jest. Niech będą... Aha, okej. Okay. Aha. No dobra, no niech będą te serduszka w oczach, niech będzie. A, jakiś kapelusz albo okulary? No to powiedzmy, że... O, lody, niech będą lody albo... Albo to, niech się różni jakoś od włosów. Ubranie, niech będzie jakieś takie... Dziwne? Jezus, naprawdę czuję się strasznie niekomfortowo robiąc te rzeczy teraz. Oh my god! Aha, dobra. O, niech będą łapki w górę, niech to będzie... family friendly. A jeszcze jakieś okulary mamy tutaj, no to niech będą na przykład, nie wiem, te okrągłe, albo... niech będzie to, dobrze, niech będzie to. Nie wiem, co to jest, jakieś naklejki na nos, czy coś? Motylek? Nie. Co to kurde jest podpaska? Dobra. Dobra, niech będzie coś takiego. Nieważne. I chyba to wszystko. Zaliczamy. Okej. Okay. Co teraz? Będzie jakaś nagroda? Będzie jakieś. Nie, chcę, żeby to było. Well done, keep your healthy nose. Więc dobra, to by było na tyle w tym. Chyba najdziwniejszym odcinku na moim kanale, ale obiecuję wam, że będzie jeszcze więcej takich dziwnych rzeczy, bo nie wiem dlaczego mam ochotę pograć w takie jakieś gówno, coś, nie wiem.
I tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście możecie też proponować jakieś dziwne tego typu gierki. A może sobie nagram, zobaczymy. Na razie i cześć. Oh my god. What the fuck am I doing? What the...